Jest to nieprawda, że to są puste obietnice. Wszystkie te dane, które my posiadamy, jak również Ministerstwo Obrony Narodowej, świadczą o tym, że w najbliższym czasie przychody nasze z tytułu produkcji dywizjonów haubic samobieżnych oraz kompanii wsparcia młodzieży samobieżnych będą kształtowały się na przestrzeni 10-12 lat właśnie na tym poziomie 7-7,5 miliarda złotych. Ja uważam, że nawet to będzie, może być nawet nieco więcej, ponieważ nie do końca jeszcze plany wojska są sprecyzowane co do ilości niektórych modułów, które mamy dostarczyć, co do ilości i składu tych modułów. Jeżeli to będą składy rozszerzone, to uważam, że to może być nawet znacznie większa kwota aniżeli 7,5 miliarda. Poza tym pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Naprawdę, jeżeli podzieli się 7,5 miliarda na 10 lat, to wcale nie są jakieś duże kwoty. Jest wiele spółek w Polsce z branży zbrojeniowej, jak i cywilnej, które mają przychody na roczne na poziomie 600-700 milionów złotych. To nie są szokujące kwoty dla tej branży. Są w błędzie. Pamiętać należy, że przez ostatnie kilka lat prowadziliśmy wiele prac badawczo-rozwojowych, które kiedyś muszą zaowocować produkcją seryjną. I ten właśnie czas mamy teraz. Skończyliśmy w tym roku pracę nad dywizjonem haubic. Haubice zostały przekazane do Wojska Polskiego. Obecnie realizujemy kolejny kontrakt na haubice na 16 sztuk. Spodziewamy się, że w najbliższym czasie Wojsko Polskie zamówi u nas następne dywizjony, a to skutkuje naprawdę dość dużymi przychodami dla Huty Stalowa Wola. My szacujemy, że same dywizjony haubic, które mamy wykonać, mogą przysporzyć nam przychodu na przestrzeni najbliższych 6-7 lat, minimum te 3 miliardy złotych. Kolejnym programem, który właściwie kończymy w zakresie prac badawczo-rozwojowych, są kompanie wsparcia moździerzy samobieżnych w wersji kołowej i gąsienicowej. I to jest kolejny program, który finalizujemy. Powinniśmy przekazać pierwsze składy kompanii do badań eksploatacyjno-wojskowych w przyszłym roku, w połowie przyszłego roku. I spodziewamy się, że także w przyszłym roku właśnie zawrzemy pierwszy kontakt na dostawy produkcyjne, partii próbnej najpierw, a później produkcji seryjnej tych kompanii wsparcia. To są pieniądze, to są wyroby, które można przeliczyć na konkretne pieniądze. Te pieniądze przez najbliższe nawet 10-12 lat będą utrzymywały Hutę Stalową Wolę. Kolejna, powiedziałbym, nawet trochę demagogia, ponieważ zaprzeczać można wszystkiemu, nawet to, że Ziemia jest okrągła i krąży wokół Słońca. Natomiast pamiętać trzeba o tym też, że czas, jaki mieliśmy w roku 2008 i 2009, to był naprawdę czas szczególny dla nas. Był to czas największego kryzysu, który dotknął nas w części produkcji maszyn budowlanych, produkcji i sprzedaży maszyn budowlanych. Nasze obroty w najtrudniejszym okresie spadły do poziomu, gdzie sprzedaż 3-miesięczna, na przykład w pierwszym kwartale 2009 roku, nie wystarczała nam na jedną miesięczną wypłatę. Skala tego problemu naprawdę była ogromna, tym bardziej, że jeszcze rok wcześniej poziom sprzedaży, jaki mieliśmy w maszynach budowlanych, to było około 600 milionów złotych w sumie w HSWSA. W czasie kryzysu, w pierwszym kwartale, nasze przychody nie przekraczały 10-12 milionów z 3 miesięcy. To naprawdę skala tego kryzysu i nagłość tego kryzysu była tak duża, że zdążyć zareagować odpowiednio w firmie tego typu, jaką my byliśmy i jesteśmy, jest naprawdę ciężko, szczególnie jeżeli chodzi o zahamowanie procesu zamawiania podzespołów do produkcji maszyn budowlanych. Znaczy, ja rozumiem to jednoznacznie. Oznacza to, że mamy dalej
działać w branży zbrojeniowej jako firma póki co niezależna. Oczywiście też premier to powiedział, że decyzje jeszcze nie zapadły, będą poddawane dokumenty, które będą przedstawiane czy to na Radę Ministrów, czy to w innych gremiach, będą poddawane odpowiedniej analizie i my mamy się na razie skupić na tym, abyśmy dalej udoskonalili swoją działalność, polepszali, wprowadzali nowe wyroby. Mamy działać po prostu tak, jak dotychczas działaliśmy.